Pięciodrzwiowa, myślałem, że dwu. Lampka solidna. Halo, boss, ja, ale. Danko, szyn, by the jagód. Pięknie. Sedanik. Przyjemny. Przyjemny. Sam parkuje. Kolor, niezwykły kolor, można powiedzieć. Taka zieleń. Ciekawy. Łazimy i łazimy, nic się nie dzieje. Przepraszam. Taka nawet w kombi była dobra. Taka w tym kolorze w kombi można wybrać. Zaciski same 6 koła kosztują, 4 sztuki. O, panoramka ciekawa, siedzenie przyjemne. Martwe pole. Nie widzę, 19. 19. Panoramka, kurde, kamerka jest, no jest. W takim aucie? Nie. Dobrze, gdzie indziej. Ale 330. A kurde, no ale... Może jest zadychę, chociaż wątpię. Zadychę mogą mnie oddać. 330D. Szkoda, bo fajna skuba na kolor. Się zgadzał. Przeklasyk. Rok urodzenia twojej starej. Chciałem jeszcze dwa słowa o kierownicy. To się wszystko wyczyści. Tu troszkę gracików. Musimy przejść parę metrów, żeby było się ładniej. Tak samo powolutku, spokojniutko. Sekcja busowa. Zastanawiam się, gdzie jest mój pająk. Do sprzedania myślicie? No pewnie tak. Pytacie, jaki pająk, co? Właśnie. Ledy wyczesane z Allegro. Widzę pająka. Skurwysyn się czai. Jedziemy znów tajnym strutem obok półek z Ikei. Alek sobie kupił biurko, złoży. Ja pier... dzielę. Dacia klasycznie. Wygło to wygło, panie. Na boku poszlifowało. Zamknąłem, bo jeszcze skroją palicko. Czechów jest, kilku Słoweńców. Ktoś z Chorwacji nawet przyjechał. Dobry. Podwójną lawetą, ale... taka edycja Karola. 2-2 w dieslu. Ktoś kartki. Halo? Diesel. Diesel to nie. Każdy ma kartkę. Dobre. Kawał fajnego placu, muszę powiedzieć. Passacik bez R. Audi piękne. Patrz pan, co się dzieje.
Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia.